Spróbujmy, drodzy chrześcijanie, wyciągnąć pożytek z tych czytań dla nas, ale także z tematu, który jest przewodnim tematem dzisiejszej Eucharystii. Błogosławionaś, błogosławiony, który uwierzyłeś. Punktem wyjścia niech będzie ten wers, który usłyszeliśmy przed Ewangelią. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Przyjdźcie, a ja was pokrzepię. I patrząc na nas, można powiedzieć, dobrze, oto przyszliśmy. A przecież w tym czasie każdy z nas mógłby robić coś innego. Więc ja myślę sobie, że przyszliśmy dlatego, bo jesteśmy utrudzeni i obciążeni. I teraz chodziłoby o to, żeby to móc nazwać po imieniu. Co cię trudzi i obciąża? Ośmielam się tak mówić dlatego, że ta aklamacja przed Ewangelią jest takim haczykiem, który chce złowić nas. Właśnie pokazując, wskazując w nas to, co nas obciąża. Konkret. Ja wiem, co obciąża mnie. I te słowa bardzo chcę odczytać do siebie. Ale co obciąża ciebie? To jest punkt wyjścia. Pan Jezus, otwierając usta w naszą stronę i patrząc na nas, chce, żebyśmy sobie uświadomili, co nas do Niego prowadzi. W Ewangelii wielokrotnie o tym mówi. Taki klasyczny wers Jego to jest: lekarza potrzebują chorzy. Przyszedłem nawrócić niesprawiedliwych, ale tych, którzy się źle mają, grzeszników. I dzisiaj, jako podkreślenie tych swoich słów, mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni. Co cię obciąża? Jak gdyby Pan Jezus chciał powiedzieć, nie przychodź do mnie z pustymi rękoma, tylko z tym, co jest twoim konkretnym, tobie znajomym, być może od lat, trudem i obciążeniem, albo powracającym przez lata grzechem, ułomnością, z którą się zmagasz, która cię plącze, która cię unieszczęśliwia. O tym mówi ten tekst. Jakby tego było mało, zobaczcie, Ewangelia mówi o uczcie. Na tą ucztę zostali zaproszeni ludzie godni tej uczty, ale nie przyszli, bo jak mówi tekst, jednomyślnie się wymawiali. Więc Pan zaprosił biednych, chromych, niewidomych, ubogich, czyli obciążonych i utrudzonych. Tutaj niekoniecznie musi chodzić o brak zdrowia fizycznego. Niewidomi to mogą być ci, którzy nie widzą wyjścia z trudnej sytuacji, w której tkwią być może z lat. Chromi to mogą być ci, którzy kuleją przez całe życie i niekoniecznie tu chodzi o to, że chore jest kolano. Są przygarbieni, są sponiewierani przez życie, przez może jakąś trudną sytuację, przez wydarzenie traumatyczną, którą niosą na plecach i dlatego kuleją. A więc na tą ucztę, do siebie, na spotkanie z sobą, Pan zaprasza tych, którzy mają jakiś garb. Lekarza potrzebują chorzy. Żeby było jasne, drodzy chrześcijanie, ja się czuję grzesznikiem, nie wmawiam sobie tego, ani sobie nie wkręcam. Po prostu moje życie, moje przeżywanie relacji, rozmaitych sytuacji, siebie samego i moje kapłaństwo mówi mi to bardzo wyraźnie. Mówi to, o czym Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana. Beze mnie nic nie możesz uczynić. Beze mnie plączesz się, jesteś grzesznikiem, upadasz. A więc jesteś obciążony i utrudzony. Więc ja jestem pierwszy, który się może podpisać pod tą Ewangelią i pod tymi słowami, że one są skierowane do mnie. Ale skoro jesteście tutaj wy, nie tylko na Eucharystii, ale także na modlitwie o uzdrowienie, to znaczy, że nie jestem odosobniony. To znaczy, że Pan Jezus, który traktuje nas bardzo na serio, bardzo poważnie, bo miłość jest poważna, mówi: córcio, synu, dziś, co cię trudzi? Co cię obciąża? Co cię przygniata do ziemi? Co sprawia, że nie masz w sercu pokoju? I On chce, żebyśmy sobie to uświadomili. Nie po to, żeby to nas zawstydziło, nie? Bo mówimy o dobrej nowinie. Dobra nowina jest dobrą nowiną zawsze. Więc On chce, żebyśmy sobie uświadomili swoje własne obciążenie i trud, swoją ułomność, swoją ślepotę czy swoje bycie chromym, nie po to, żeby się schować,
do dziupli ze wstydu i ze strachu, jak Adam w krzaki. Tylko po to, żeby właśnie z tym przyjść i do Niego na ucztę. Właśnie to jest dobra nowina. Nie? Że to, co ja po ludzku w sobie nie akceptuję, to, co mnie zawstydza w moich własnych oczach, to, co sprawia, że jest taki oścień, jak mówi święty Paweł, który mnie gniecie, który mnie drapie pazurem po duszy, co chce schować, wyciąć, przez okno wyrzucić. On mówi, nie. Ty z tym przyjdź na ucztę. Po ludzku to nie ma sensu. Na ucztę przychodzi się przygotowanym, wyczyszczonym, uśmiechniętym, w dobrym humorze i bynajmniej nie po to, żeby mówić o trudnych sprawach. Na szczęście Ewangelia pisana jest Duchem Bożym i On właśnie chce dotknąć tego, czego my nieraz niejednokrotnie nie chcemy z różnych powodów dotknąć, bo jest nam głupio. Dlatego jeśli ma się w ogóle udać spotkanie z Nim, jeśli ma dojść do uzdrowienia, no to musi być uzdrowione to coś konkretnego. To tak jak do lekarza. Jeśli ja do lekarza idę i lekarz mówi, co panu dolega? A ja mówię, nie wiem. Niech się lekarz domyśli. To nie dojdzie do uzdrowienia. Ale jak mu powiem, panie doktorze, chyba nerka, bo nie mogę spać, bo gryzę ścianę, boli mnie tu. No to on wie, co jest na rzeczy i bierze się za leczenie. Gdy boli, to nie ma bohaterów. I ja myślę, że o takim bólu mówi dzisiejsza Ewangelia i ta aklamacja przed Ewangelią. Przyjdźcie, come on, wszyscy utrudzeni tym konkretnym Twoim trudem. Tym, co sprawia, że nie masz pokoju w sercu, że rzadko uśmiech gości na twarzy i obciążeni. Moi drodzy, gdy się czyta Ewangelię, widzimy, że Pan Jezus, jedną z Jego takich pięknych działalności było uzdrawianie. Ja mam taką intuicję i myślę, że wielu z was to potwierdzi, egzegeci też o tym mówią. Tu nie chodzi o choroby fizyczne. Te choroby fizyczne, to co Pan Jezus uzdrawia, to jest symbol czegoś, co więzi, obciąża, krępuje, unieszczęśliwia tak duchowo. Czyli coś, co Kościół nazywa grzechem. Osobisty grzech, o którym Jan Ewangelista pisze w liście. Jeśli ktoś uważa, że nie ma grzechu, jest w błędzie i kłamie. Nie? Czyli, że my tu jesteśmy dlatego i dlatego korzystamy z sakramentów, bo my czujemy, że coś jest w nas, taka czarna dziura, która nas wysysa, która nam nie pozwala żyć z rozłożonymi skrzydłami, która nas krępuje. Ten grzech twój osobisty. Nie? Ja bym chciał się skupić na trzech rozmaitych sytuacjach pokazujących właśnie, jak Pan Jezus podchodzi do osoby, która jest obciążona. Ewangelia mówi o chorobie, ale patrząc duchowo na te sceny, można powiedzieć, że są obciążeni jakąś niemocą duchową. Jak Pan Jezus podchodzi do takiej osoby? Teraz chodziłoby o to, żeby się w tych scenach odnaleźć, żebyśmy zobaczyli, jak to mogłoby być ze mną. Jak do mojej choroby Pan by podszedł? Jak ja bym się mógł spotkać z moją chorobą i z Nim? Jedna ze scen teściowa Piotra. Pan Jezus prawdopodobnie wie, że ją trawi gorączka. Tam jest użyte słowo greckie, które mówi, że ona jest pochłonięta gorączką. Gorączka tu wcale nie musi oznaczać, że miała 40 stopni. Może ją trawiło życie, może ją trawiła relacja z Piotrem, może ją trawiło nie wiadomo co, może ją trawiła taka sytuacja życiowa i ją trzyma permanentnie w takim stanie, że ona jest pochłonięta czymś, co zabiera jej życie. Pan Jezus być może widzi, że ona cierpi, ale nie od razu ją uzdrawia. Dopiero gdy powiedzieli mu o niej, do niej się zbliża, ujmuje ją za rękę, bach, podnosi i opuszcza ją gorączka. To jest scena dla tych, którzy wiedzą, że w swoim środowisku albo w swoich relacjach z bliskimi jest ktoś, kto jest trawiony jakąś niemocą, trawiony i pochłonięty i to mu zabiera życie. Jeśli dzisiaj się będziemy modlić o uzdrowienie, prosząc Pana, żeby przyszedł, to może potrzeba nam, mówię do tych osób, które się w tej scenie odnajdują, właśnie takiej postawy, że Panie Jezu, nie proszę za siebie, tylko za moją, tą bliską osobą, która jest trawiona przez ogień, przez niepokój, przez nałóg, przez cokolwiek. Jeśli osoba z wiarą przyjdzie z tym do Pana Jezusa, tak jak w Ewangelii, przyszli do Niego i powiedzieli Mu o niej,
to Pan Jezus będzie gotów podnieść tę osobę za rękę. Jest inna scena. Ewangelia Jana o tym mówi. Na terenie świątyni leży człowiek chory od lat 38. On już właściwie nic nie mówi. On leży i gaśnie. To jest drugi sposób, w jaki Pan Jezus podchodzi do osoby, która jest obciążona. I on widzi tę osobę. Dlaczego go zobaczył Pan Jezus? Bo leży na terenie świątyni. To mogą być te osoby, które co prawda już nic nie mówią. Pozwalają, żeby te 38 lat jakiegoś trudu i obciążenia na tyle złamały, na tyle przygniotły, że już jest milczenie i się tylko leży. Ale leży się w świątyni. To są te osoby, które są obecne w Kościele. I te osoby Pan Jezus chce dostrzec. Tak jak dostrzegł tego człowieka. I proszę zobaczyć, warto sobie tę Ewangelię przeczytać na zadanie domowe przed snem. Pan Jezus, widząc go, poznał, że 38 lat. Niektórzy z nas nie mają tylu lat. 38 lat skrępowany jakąś niemocą. Podchodzi do niego Pan Jezus. I pierwsze pytanie, przepiękne. Chcesz wyzdrowieć? Nie ma owijania w bawełnę, nie ma gry wstępnej, nie ma jakiś dzień dobry, do widzenia, nie ma jak się Pan czuje, tylko od razu konkret, bach. Jeśli ktoś z nas czuje, że przez, może nie 38, chociaż kto wie, ale przez długi okres czasu niesie na plecach jakiś taki kamień syzyfowy i wie, że jak go doniesie, to on i tak spadnie, że jest rozczarowany i to rozczarowanie sprawia, że on już nawet nie prosi, tylko milczy. To będąc na tej modlitwie dzisiaj, ale więc na terenie świątyni, niech tak otworzy szeroko oczy i tak oczekuje tego Pana naszego, który przychodzi i widzi Twoje zmaganie się wieloletnie z tą słabością. Kto wie, może ktoś z nas usłyszy dzisiaj to pytanie, chcesz wyzdrowieć? Z tą sceną wiąże się taka moja biograficzna historyjka. Po święceniach diakonatu pojechaliśmy, jako że udało mi się robić studia za granicą w Rzymie, pojechaliśmy z naszym trzecim rokiem teologów do Ziemi Świętej. Po święceniach diakonatu rozmaite pokusy, jakie są możliwe na świecie, uderzyły w moje serce. Błach. Podczas święceń młody ksiądz, zakonnik kładzie się na posadzce i mówi: Panie, jestem gotów, zrób ze mną cokolwiek. Byłem wtedy już po 30. I on chyba wysłuchał tej modlitwy. Po święceniach diakonatu wszystkie możliwe pokusy świata pum, uderzyły w to serce. I w takim nastroju duchowym, w takim obciążeniu, w takiej makabrze pojechaliśmy, czy ja pojechałem z grupą do Ziemi Świętej. I nasz przewodnik, który był pasjonatem, to był jeden z nas, też jezuitów, on nas prowadził po miejscach, po których się pielgrzymów czasem nie oprowadza. I oprowadzał nas w godzinach, gdzie mogliśmy nikogo nie spotkać. I poszliśmy do miejsca, o którym tradycja mówi, że właśnie było tych 5 sadzawek, tych krużganków w świątyni. Mówię o tej scenie właśnie z tym chorym, cierpiącym na swoją chorobę od lat 38. I myśmy w tym miejscu usiedli. I ten nasz przewodnik mówi: otwórzcie sobie tę Ewangelię i przeczytajcie, bo to jest dzisiaj dla was tekst. Każdy się rozpierzchnął w swoją stronę i ja tak umęczony po święceniach tymi rozmaitymi atakami, takim poczuciem, że jestem do niczego, siedzę i czytam tę Ewangelię. I nagle do mnie dochodzi, że moment, jestem w tym samym miejscu, co ten biedaczek sprzed 2000 lat. Jestem w tym samym miejscu, czytam tę Ewangelię i czytam to pytanie, które Pan Jezus już nie do niego kieruje, ale do mnie, do tego umęczonego młodego diakona. On się nie pyta, jak się czujesz, a czemu jesteś smutny, a dlaczego, tylko Wojciechu, tak mam na imię, chcesz wyzdrowieć? Kochani, ja, gdy sobie z tego zdałem sprawę, to nagle taka łezka popłynęła z oka i mówię, tak, ze wszystkiego, co we mnie nie jest miłością. Nie od razu się polepszyło, nie. Jak mówi dzisiaj święty Paweł, bądźcie w ucisku cierpliwi. Wobec kogo? Wobec siebie. Gdy jest nacisk, gdy człowiek cierpi, to chce szybkich rozwiązań i niejednokrotnie popełnia głupstwa, bo się śpieszy, bo już chce owocu.
Gdy Abraham dostał obietnicę, będziesz miał syna, to jestem przekonany, że tej nocy już zbliżył się do swojej żony Sary i czekał 9 miesięcy. Narodził się syn Izaak po 25 latach. Czyli ta cierpliwość jest po coś, jest po coś. Abraham wie, na końcu musiał wiedzieć, dlaczego to trwało aż ćwierć wieku, wypełnienie tej obietnicy. Więc tam wtedy, gdy było powiedziane, Panie, tak, ze wszystkiego, co we mnie nie jest miłością, chcę wyzdrowieć, nie od razu przyszło w niebo wzięcie, bo to chyba nie tak działa. Czasem tak działa. No widzimy w naszej Ewangelii, że podniósł za rękę teściową i gorączka minęła. Dotknął trędowatego i trąd minął. Ale czasami jest tak, że Pan mówi do mnie, do ciebie konkretne słowo i zaprasza cię i zachęca, bo wie, że tego potrzebujesz. Bądź cierpliwy. Święty Paweł mówi o owocach Ducha Świętego. Co to znaczy owoce? To znaczy, że one muszą dorosnąć do bycia owocem. Nie od razu są owocem. I tak samo z naszym uzdrowieniem. Być może dzisiaj będzie tak, że ktoś odnajdzie się w tej Ewangelii, odnajdzie się w tych scenach, które przywołuje. I będzie chciał od razu postawić na ostrzu noża swoją sprawę. Mówiąc między wierszami, Panie, teraz albo nigdy. To nie jest najlepsze podejście do sprawy. To, co możemy zrobić, to powiedzieć, Panie, Ty wszystko wiesz. Nazwałem dzięki Twemu światłu to, co mnie obciąża i trudzi. Boli mnie to. Zapraszam Cię, przyjdź do mnie. Kiedy przyjdzie, jak przyjdzie, zostawmy to Jemu. I to, co zostało powiedziane teraz, podprowadza nas pod trzecią scenę, pod trzeci sposób, w którym Pan Jezus uzdrawia. Scena z trędowatym. Trędowaty, który, znów, to nie musi oznaczać trądu na skórze. Trędowaty to ktoś, kto czuje się nieczysty, jest wykluczony i poniekąd sam się wyklucza. Takim trędowatym dzisiaj byłby ktoś, kto stałby za drzwiami tego kościoła, bo nie czuje się w porządku, żeby być ze wspólnotą. A więc ktoś, kto ma osobiste życie na tyle trudne, że spuszcza wzrok, nie patrzy w twarz innym, jest wykluczony. A więc to nie chodzi o trąd fizyczny. I gdy on widzi Pana Jezusa, to pada przed Nim i proszę zobaczyć, co mówi. To jest przepiękne. I do tej postawy zachęcam także dzisiaj nas wszystkich. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Czyli stworzenie, człowiek, ja, w tym moim trudzie, przecież wiadomo, że on chciałby być czysty natychmiast. Ja chciałbym być natychmiast uwolniony od moich grzechów, z którymi się zmagam od ćwierć wieku. Bo chciałbym. Ty pewnie też, nie? Chciałbyś mieć uzdrowioną relację z małżonkiem, z małżonką natychmiast. Albo z dziećmi dorastającymi. Albo chciałbyś być, chciałbyś, żeby to nastąpiło dziś. Ja też. Ale ta postawa tego trędowatego, która daje ogromną przestrzeń Panu Bogu, nie? Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Ona nie jest potrzebna Panu Bogu, bo jak mówi tekst, Jezus mówi, chcę, bądź oczyszczony. Ona jest potrzebna mi, żebym nie widział tylko czubek swojego nosa, swoją chorobę i żebym się tak nie wkręcił w tę chorobę i w tę słabość, że aż będę miał mięśnie napięte i postawię sprawę na ostrzu noża, wszystko na jedną kartę i powiem, albo dziś, albo nie uwierzę w Ciebie. Nie, żeby tak nie było. Panie Boże, znasz moje serce jak nikt. Staję przed Tobą z tym, do czego Ty mnie zachęcasz, żebym nazwał, co mnie obciąża i trudzi. Wejdź do mego serca. I ostatnia myśl z tym związana. I to jest także warte podkreślenia, bo to jest esencja tego, czym jest dobra nowina. Znów święty Paweł, mistrz. Tak czytając jego listy, czytając dzieje apostolskie, człowiek się może zapytać, skąd on to miał? No miał to stąd, że doświadczył w swoim wnętrzu zmartwychwstałego Chrystusa, który okazał mu za darmo miłosierdzie i go podniósł z jego ślepoty i grzechu. I święty Paweł pisze to w liście do Koryntian. Dzieli się ze swoją wspólnotą. On kocha tych ludzi. Mówi o grzechu, z którym się zmaga. I mówi, że zmagając się z tym grzechem, nieraz mówił, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem cienki bolek.
odejdź ode mnie, dajmy sobie spokój. Jak go to musiało boleć. A poznajemy, czytając świętego Pawła, że to jest taki kmicic, nie? Taki choleryk. On chce już mieć wszystko poukładane i załatwione. A tutaj nie. Jest oścień, który, jak mówi, policzkuje go. Bolesne doświadczenie. On apostoł i się zmaga z jakimś grzechem. I Pan Jezus mówi, Paweł, spokojnie, wystarczy ci mojej łaski. I Pana bardzo ważne zdanie. Ja je pokochałem w oryginale, w języku greckim, brzmi przepięknie. Na nasze tłumaczenie czytamy w liście do Koryntian, ten wers brzmi tak. Moc w słabości się doskonali. Ale w oryginale to jest tak, że moc Boża, ta stwórcza moc, która stworzyła wszechświat i ciebie i mnie, ona chce wcielić się i spocząć w mojej niemocy. Święty Paweł mówi coś ogromnie ważnego. To, co jest moją słabością, nieporadnością, niemocą, czego się boję, wstydzę, co jest moim obciążeniem i trudem, jest tym miejscem, w które chce wcielić się moc Boża. Ona chce spocząć nie gdzie indziej, właśnie tam. Dlatego się Pan Jezus rodzi w Betlejem, a nie w Jerozolimie. Dlatego się wychowuje w Nazarecie, a przecież czy może być coś dobrego z Nazaretu? Dlatego stał się jednym z łotrów, czyli wybiera miejsce ostatnie. Czemu? Bo tam nikt nie chce być. I dlatego mówi, błogosławieni, którzy są na końcu, ci ostatni, bo ja właśnie się w to ostatnie ich życie chcę wcielić. A więc, moi drodzy, wracam do tego, od czego wyszedłem i na tym zaprzestanę. Co jest moją chorobą? Co jest moim tym najbardziej wstydliwym grzechem? Co jest moją niemocą, ułomnością? Czymś, co zabiera mi radość i syci mnie lękiem? Nazwij to. Dzisiaj to trzeba wyciągnąć choćby spod pępka. Panie, zapraszam Cię, jak mówi pieśń, chłoń moją ciemność. Twoja moc chce się wcielić w moją niemoc, więc ja Ci ją daję. Jeśli chcesz, możesz mnie od niej uwolnić. Przepiękna postawa, którą stworzenie, syn, córka daje Ojcu. Jeśli chcesz, możesz w ten mrok już teraz się wcielić i przyjdź ze swoim światłem, zapraszam Cię. I niech owoc będzie taki, jaki będzie zgodny z Twoją wolą. To możemy zrobić. Resztę oddajmy Jemu. On prędzej czy później dokona w nas tego, co rozpoczął. Ma to sens? Nie ma, tak? Jeszcze raz postawię to pytanie. Wiem, że się wystawiam. Widzimy się po raz pierwszy i być może po raz ostatni, więc absolutnie ani ja, ani wy, drodzy chrześcijanie, nie mamy nic do stracenia. Jeśli uważacie, że to ma sens, to ja teraz zadam pytanie, to kiwnijcie głową. Ma to sens? Bądźcie jak dzieci, bo dziecko wykrzyczy, że ma to sens, prawda? A my się asekurujemy. Być może małżonka chciała się wychylić, ale mąż mówi, przestań się wygłupiać, nie? Kochani chrześcijanie, ma to sens. O tym mówi Ewangelia i święty Paweł, wielki świadek przemiany serca, też nam o tym mówi i bardzo wyraźnie komunikuje. Moc Boża chce się wcielić w moją niemoc, tę konkretną Twoją. Amen.